Dobra, więc mamy kolejnego debiutanta dzisiaj na konferencji Alcatela One Touch, jeśli chodzi o berlińskie targi IFA 2014. Jest to tablet Hero 8, który posiada 8-rdzeniowy chipset Mediateka 8392 Plus. Posiada również odnośnikowy LTE, ten tablet tak jak Hero 2 Smart, który był dzisiaj zaprezentowany. Android 4.4, 8-calowy ekran Full HD, właściwie nawet 1610, czyli 1920x1200 pikseli. Jest to ekran LCD, 16 GB pamięci wewnętrznej, 2 GB RAM-u, bateria 4060 mAh i wymiary 209x122 i 7,3 mm, waga 30 gramów. Jest to naprawdę waga piórkowa w swojej klasie. Oczywiście posiada on sensor aparatu 5 megapikseli wspierany pojedynczą diodą LED. Z przodu natomiast znajduje się kamerka 2-megapikselowa. Podobnie jak Hero 2, Hero 8 również sprawia naprawdę bardzo solidne, bardzo takie premium wrażenie, jeśli trzymamy go w rękach, również ze względu na te metalowe tutaj plecki, podobnie jak Hero 2 mamy złącze do akcesoriów, czy też jakieś złącze dokujące. W ogóle znajduje się mikro USB do synchronizowania lub ładowania. Jeśli chodzi o głośniki, również tutaj całkiem dobrej jakości sprzęt. Na prawej krawędzi znajduje się przycisk uruchamiania blokady ekranu i przycisk regulacji głośności. Do góry znajduje się gniazdo kart micro SIM. Rzeczywiście złącze audio, bo dodatkowe suwaki, obsługę tego. Okej, więc jak widzicie, tablet, tak jak mówiłem wcześniej, sprawia naprawdę bardzo solidne wrażenie i to nie tylko w kwestii wykonania, ale również w kwestii na przykład posiadanego ekranu Full HD, jak mówiłem wcześniej, 8 cali. Bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem jest to chyba drugi tablet po Nexusie, zaraz po Nexusie Asus Nexus 7, który idealnie po prostu nie pasuje do ręki. Jest to taki idealny mały tablet codziennego użytku. Zaczął mi się już tutaj raz launcher, ale myślę, że to jakaś tam sprawa marginalna, bo to się zawsze nie może zdarzyć. Podobnie jak w Hero 2 mamy tutaj możliwość odpalenia sobie aplikacji. Tylko tutaj mamy to zrobione troszeczkę inaczej, bo odpalamy aplikację, jeżeli chodzi o takie okienka. Działa to praktycznie tak jak na Windowsie, no bo zobaczcie, możemy sobie okienek naprawdę, oj, coś się wyłączyło. Jeszcze podobny również system. Możemy sobie tych okienek włożyć naprawdę kilka. 4, 2. No i one, zobaczcie, sobie po prostu na siebie się nakładają Państwo, czyli te, które są ciemne. Aktualnie na górze, oczywiście wszystko możemy na przykład zablokować, nie możemy go tutaj manipulować nim. Możemy go schować. Nie możemy po wejściu ustawić. Tak, możemy. Możemy go rozszerzyć do pełnego rozmiaru. Więc to jest chyba najciekawsze, tutaj się widzę w tym tablecie. Również znajduje się ta aplikacja, która na Hero 2 jest, czyli ten Cross DJ. Do niego też mamy to akcesorium tutaj połączone do tego złącza, dzięki któremu przenosimy się na ten kolegę, w którym bawimy się tym tutaj DJ-skim zestawem, i tak dalej. Naprawdę fajnym ekranem. Więc to jest spoko. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na to, że tablet ma całkiem spoko kamerkę, zarówno przed nim, jak i przed nim, więc można sobie fajnie tutaj zdjęcia porobić na nim. To jest, myślę, dosyć ciekawa sprawa. Nie jest to kamerka 5 megapikseli, a 2, ale oj, znowu się coś włączyło. Nie nacisnąłem, co chciałem, ale to był. Mimo wszystko myślę, że to jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Tak wyglądają te rzeczy tutaj. Możemy sobie
zaletą tutaj. No przede wszystkim dobry ekran. Nie wiem, jak z żywotnością baterii jest tutaj 4060 mAh akumulator, więc cóż, trzeba zobaczyć po prostu w testach. Mam nadzieję, że będzie mi dane go przetestować i to z tego okaże się, jaki jest fajny. Ale generalnie pierwsze wrażenie naprawdę bardzo pozytywne, więc czekamy na polską premierę. Jeśli się bateria Wam podoba, nie spójrzcie palca w górę i sprawdźcie. To jest IFA 2013. Na razie!